Irak to państwo, które przez całe lata pojawiało się w czołówkach europejskich serwisów informacyjnych. Dwie wojny, dramatyczne zmiany polityczne. Teraz rzadziej słychać o was w wiadomościach. Jak wygląda sytuacja w Iraku? Tak okiem szefa najwyższego organu kontroli. Z czym zmagacie się jako obywatele i jako kontrolerzy? Podstawowym problemem Iraku po zakończeniu okupacji są braki kadrowe w administracji państwowej. W wielu instytucjach zabrakło urzędników, brakuje też kontrolerów, a wraz z ich nieobecnością mamy deficyt doświadczenia w obszarze kontroli sektora państwowego. Z powodu braku odpowiednich ludzi słabo funkcjonuje kontrola wewnętrzna w poszczególnych urzędach. Tak, to właśnie braki kadrowe są obecnie największym problemem irackiego organu kontroli. Jak każda instytucja tego typu, potrzebujemy przecież fachowej kadry, żeby rzetelnie wykonywać swoją pracę. Czy w związku z tymi problemami, ale także w kontekście całej sytuacji politycznej, bardzo burzliwej historii najnowszej, praca waszej instytucji różni się czymś od pracy typowego, najwyższego organu kontroli? Nasza praca polega na tym samym. Iracka Izba Kontroli zajmuje się przede wszystkim kontrolą wydatków publicznych w instytucjach państwowych. Oceniamy też jakość wykonywanej przez te instytucje pracy. Ale w obecnej sytuacji próbujemy też uzmysłowić społeczeństwu, jak ważna jest kontrola finansów publicznych, a także jak ważne jest po prostu przestrzeganie prawa. Czy w tej specyficznej sytuacji pana kontrolerzy są wyposażeni w jakieś specjalne uprawnienia? Innymi słowy, co może najwyższy urząd kontroli w Iraku? W razie wykrycia nieprawidłowości, wykroczenia lub przestępstwa, nasz urząd ma uprawnienia, by skierować sprawę do organów ścigania lub za pośrednictwem prokuratury do sądu. W praktyce musimy jednak czasem włożyć sporo wysiłku, by wyegzekwować przestrzeganie prawa. Kiedyś na przykład zajęliśmy się finansami pewnego ministerstwa. Wykryliśmy nieprawidłowości, więc poinformowaliśmy o tym ministra i organa ścigania. Ale wkrótce okazało się, że ministerstwo mimo wszystko nie wykonało naszych zaleceń. Nie odpuściliśmy. Poleciłem przekazać raport z kontroli do Rady Ministrów i Parlamentu. Ze sprawą zapoznali się posłowie z odpowiednich komisji. I dopiero wtedy odpowiedzialni za nieprawidłowości zostali rozliczeni ze swoich działań. Powoli, ale konsekwentnie naprawiacie państwo. Czy bardzo przeszkadza wam w tym zjawisko korupcji? Czy korupcja to duży problem w Iraku? Korupcja jest w Iraku zjawiskiem wszechobecnym. Stała się niebezpieczna. Ale myślę, że powoli zbliżamy się do etapu, na jakim była Polska w czasach transformacji. Powoli, bo proszę wziąć pod uwagę, że jeszcze 12 lat przed okupacją na Irak zostało nałożone embargo. W konsekwencji kraj nie mógł eksportować ropy. Embargo uniemożliwiło też import wielu potrzebnych towarów. I to był początek bałaganu w administracji państwowej, który tak mocno dotyka nas teraz. To właśnie w tym bałaganie rodziła się i rozkwitała przez lata korupcja. Kiedy najwyższy organ kontroli Iraku zaczął swoją działalność, jego głównym celem stało się odbudowanie państwa prawa. Proszę sobie wyobrazić, że po roku 2003 nie było w Iraku żadnych konkretnych przepisów, które określałyby zasady udzielania zamówień publicznych. Nie było też jasnych zasad dotyczących zatrudniania pracowników. Domyśla się pan zapewne, jakie zjawisko towarzyszyło temu bałaganowi. Dlatego pierwszym celem naszego urzędu stała się naprawa państwa i walka z korupcją. Tam, gdzie nie było czego naprawiać, bo nie było nic, pomagaliśmy w organizowaniu sektora państwowego od podstaw.